Hejo, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Juju i dzisiaj mam wyjątkowego gościa, który w sumie nie jest gościem, a właścicielem tego kanału. Przywitaj się! Siema, z tej strony gościowy.pl. Pamiętajcie ten film 2 miesiące temu, jak wam obiecałam, że odpowiem wam na wasze pytanka? No właśnie, teraz to robię. Ja tu jestem tylko na doczepkę, jakby, co? Także robimy tak. Michał będzie mi czytał pytanka, ja będę na nie odpowiadać. No dobra. Tak więc co, zaczynamy od początku. Tak. Czas na Ravena.pl. Twoja ulubiona gra. Moja ulubiona gra? Mam kilka ulubionych gier. Wiadomo, że to będą gry z serii Crash Bandicoot, czy tam E-Krok. Ale tak jakbym miała wybierać, to chyba jednak Crash Twinsanity jest moją ulubioną gierką. Okej, okay, a za co lubisz tę gierkę? Za co lubię tę gierkę? W sumie ona jest, jakby to powiedzieć, inna od... No inna po prostu od podstawowej, jakby to powiedzieć, serii, czyli tej trylogii. Dlatego ma otwarty świat. I to mnie zakręciło granie w tą grę i po prostu przez to mi się spodobała bardzo. A fabuła? Fabularnie też jest bardzo fajna. Ale o tym nie gadamy! Gadamy dalej o pytaniach, nie będę się tutaj zwodzić. No dobra, jak uważasz. Twoja ulubiona piosenka / soundtrack? Moja ulubiona piosenka? Ojojoj. Nie wiem. Szczerze. Ja zmieniam moje ulubione piosenki co jakiś czas. Ale mogę powiedzieć soundtrack, że z Crasha Twinsanity. Okej. Okay. Twój ulubiony typ muzyki? Mój ulubiony typ muzyki? Bardziej taki rockowy, bym powiedziała. Chociaż lubię wszystkiego słuchać, to jednak rockowy jest według mnie taki najlepszy. Twój ulubiony typ gier? Platformówki, tak od dzieciństwa się wzięło. A za co je lubisz? Za pomysłowość w poziomach. A czemu je lubisz? Halo? Odpowiadamy dalej na pytania, czy co? Myślę, że na pytanie piąte nie ma co odpowiadać, ponieważ to było odnośnie niedokończonych serii z The Last of Us i Crash Twinsanity, a jako, że Twinsanity jest skończone, a The Last of Us to raczej jest seria, która no, kiedyś tam może na nowo ją zacznę w przyszłości. To lecimy dalej. Czy nagrasz Hell Takera? Pamiętaj, że jest darmowy na Steam. Tak, już jest nagrany. Już właśnie 2 miesiące temu. No tak, więc no troszeczkę spóźnione, że tak powiem. Czy od teraz twój kanał zostanie zaniedbany? Raczej nie, ja po prostu wrzucam na mój kanał tak filmy, jak mi się chce, powiem szczerze. Zaczęłam kroka, dosyć często go wrzucałam, ale... Przez to, że pojechałam na wakacje do tego osobnika obok mnie, więc no zaniedbałam trochę tego, ale będę dalej nagrywać kroka już za niedługo, więc za niedługo się coś pojawi nowego. Leniuszek. Twoja ulubiona postać z gier? Ajajaj. No nie wiem w sumie tak szczerze. Dużo jest takich postaci, więc... Aku-aku. O tak, maska zaku-zaku. No to już technicznie odpowiedziałaś na pytanie, więc lecimy dalej. Czy nagrasz jakiś Devil May Cry, DMC, w skrócie? Raczej nie. A z jakiegoż to powodu? Bo nie. Ale co to Ale jest? Ja nie będę odpowiadać, ja mówiłam już. Co to jest za pytanie? Jak się nazywasz w PlayStation Network, jeśli masz założone konto oczywiście, chyba że nie chcesz podawać? To już wszystko zależy tylko i wyłącznie od... Tej oto pani, jeżeli ona będzie chciała podać, to tutaj powinien wam się wyświetlić jej nick. Nie, nie podaję. Okej, okay, no to jednak nie było tego, co powiedziałem przed chwilą. Czy jak ktoś teraz wesprze ten kanał, to pieniądze będą szły do pomidora? No myślę, że na to pytanie również ciężko jest odpowiedzieć z tego względu, że no skoro wróciłem, no to technicznie wiadomo, że idą do mnie, nie? No. Czemu zniknął filmik o tym, że pomidor odchodzi? Bo jest nieaktualny w sumie? Bo skoro zostałem na tym kanale, to po co on ma być? No tak, chcę też napomnieć, że jednak ja się tylko zajmowałam tym kanałem przez chwilkę, a dalej kanał jest tutaj tego osobnika, więc no. No.
Czy The Last of Us 1 to sztos czy gówno, bo dwójka to trochę ścierwo? Nie wiem, nie gram. Nawet tutaj ciężko jest się, no, dziewczynie wypowiedzieć. Czy słuchasz czasem ambientów z gier? Jak tak, to polecam The Last of Us, Plays and Guitar albo Ambienty Dying Light, The Following i z podstawy też, ale lepiej The Following. Nie słucham. Czy The Last of Us, Plays and Guitar to według ciebie najlepsza muzyka z gier? Bo chyba według mnie tak. No niestety jest na... Tutaj się za bardzo nie wypowiem, bo nie słuchała soundtracku z The Last of Us, ani nie grała w The Last of Us, więc... Tak. Gdyby grała, to by się wypowiedziała, więc dziękujemy ci Raven.pl za pytanka, lecimy dalej. Okej. Okay. Siemka Juju, oto pytanka od Hot Jokera. Zmienisz nazwę kanału Pomidora. No to już jest też pytanie nieaktualne i w zasadzie w momencie, kiedy było zadawane, to tym bardziej było nieaktualne, bo kanał cały czas był przypisany na mnie, tylko... Miałem, powiedzmy, cięższy okres, przez który mogłem nie nagrywać, aczkolwiek wszystko się w miarę szybko ułożyło, więc no, ja jestem ja. Poza tym też jakby jeszcze była jeszcze raz taka sytuacja, że coś by się zdarzyło i Pomidorek by nie mógł się jakiś czas zajmować tym kanałem, ja tylko jestem tutaj, żeby się zająć kanałem, ale nie żeby przepisać sobie ten kanał, więc ja mam tam swój kanał, on ma swój i po prostu my się wspieramy w taki sposób, że jak ktoś coś nie może, to się po prostu zajmujemy nawzajem swoimi kanałami, tak by można powiedzieć. Czy będzie seria z Tomb Raider? To zależy, czy Justyna będzie chciała podjąć się trylogii Tomb Raider, ogólnie chronologii Tomb Raider, bo w sumie ja bym powinienem wrócić do Tomb Raidera, tak by the way. Może kiedyś z Pomidorkiem sobie zagram? Pozdrowisz mnie? No pozdrawiam, Jokerku. Jak ci mija dzień? No, 2 miesiące temu to jestem ciekaw, jak to by dzień mijał, bo obecnie to mija w taki sposób, że wróciliśmy z wakacji do ciebie i ja jutro sobie stąd jadę, więc no. To tyle ode mnie, złota kobieto ze stali, trzymaj się i do następnego. No, trzymaj się, Joker, tylko tak ogólnie na przyszłość dla wszystkich zadających pytania. Jeżeli chcecie zakończyć już zadawanie pytań, to nie piszcie tego jako pytanie piąte, bo to tak trochę dziwnie brzmi i dziwnie wygląda swoją drogą. Tak. Taka moja mała rada. Czas na Lukiego. Jak poznałaś się z Michałem? To może ty opowiedz tą historię, bo ty jesteś w tym w opowiadaniu lepszy. No wszystko zaczęło się tak, że mieliśmy wspólnego znajomego, który do nas do siebie zbliżył i było to wszystko 3 lata temu w 2017 roku, dokładnie w czerwcu. Aczkolwiek Justyna natrafiała na mnie w maju u Jima na streamach, bo Justyna wcześniej się u Jima udzielała, tam mniej więcej widziała, co ja pisałem, bo przecież byłem moderatorem i w sumie chyba do dziś jestem moderatorem na kanale Jima. I tak się stało, że dzięki naszemu wspólnemu znajomemu, jakim jest Chrystek, się poznaliśmy i się do siebie no, zbliżyliśmy. No, co ja mogę tu więcej powiedzieć? To najlepsze też mnie przyciągnęło to, jak zacząłeś tam wyzywać tego Jima. Mimo, że byłeś moderatorem i z ciekawości weszłam na twój kanał i zainteresowałam się też tym, że Crasha nagrywałeś. No to przy okazji widzicie, dzisiaj popularne jest wyzywanie Jima, tak więc pamiętajcie, J-Jim, jebać Jima. Lecimy dalej. Od czego się zaczęło twoje granie w gry? Od czego się zaczęło moje granie w gry? Ojojoj, trochę taka historia dosyć ciekawa. Bo moje granie w gry zaczęło się tak, że no nie mieliśmy PlayStation 1, aczkolwiek graliśmy kiedyś na emulatorze PlayStation 1, jeszcze na starym komputerze, gdzie to tak za bardzo nie chodziło, znaczy nam akurat bardzo dobrze chodził ten emulator, tylko no jakby to powiedzieć, inni nie potrafili czegoś takiego sobie skołować, emulatora jeszcze, PlayStation 1, żeby grać w gry w ogóle na PlayStation 1, na PC-cie, jakie wariactwo, co nie? I ogólnie zaczęło się też takie granie właśnie przez to, że moja siostra tam kiedyś ściągła Crasha 3. No i tak się w sumie bardziej zaczęło, bo wcześniej to ja grywałam jeszcze w jakieś gierki na Pegasusie z mamą i tamtego i na PC-cie też w Kroka zaczęłam grać. Krok to jest swoją drogą moja taka pierwsza gra PC-towa. Więc tak się zaczęło, no tak śmiesznie, bo mówię, nie mieliśmy PlayStation 1, ale na emulatorze graliśmy, więc
tego. Dopiero potem mieliśmy PlayStation 2 i się grało na tej dwójce potem. No. Dlaczego akurat Crash Bandicoot to twoja ulubiona gra? Chociaż ja bym tutaj bardziej powiedział, dlaczego to twoja ulubiona seria gier, bo bardziej tutaj mówimy o serii całej, więc dlaczego Crash Bandicoot jest twoją ulubioną serią? Dlaczego akurat ta seria? Dlaczego akurat ta seria? No, jak pierwszy raz grałam sobie na przykład w Kroka na PC-cie, to brakowało mi po prostu w tej grze czegoś, bo byłam po prostu zainteresowana różnymi takimi gierkami platformowymi. Jak zagrałam w Crasha, to o ile jednak Krok był moją pierwszą grą i mam do niego bardzo duży sentyment, to w Crashu się po prostu zakochałam. Tyle? Więc tak wyszło po prostu, że akurat Crash to moja ulubiona gra. Mieszkasz razem z Michałem. Chwilowo nie, aczkolwiek kto wie. Nikt tam nie wie. Czy jeśli u Pomidora by się nie poukładało, oczywiście liczę, że wszystko wróci do normy, to będziesz na kanale nagrywać Crasha Bandicoot 4. No jak widać, u mnie się ułożyło, tak więc... Ale może Justyna do tego czasu u siebie nabędzie Crasha 4 i wtedy będzie mogła sobie ponagrywać, kto wie, kto wie. Zobaczymy. To wszystko z góry, dzięki za odpowiedzi. Trzymaj się, Luki, miło było, że tak powiem, fajnie, że zadałeś pytanka. I teraz czas na Asię White Rose. Ulubione trzy kolory. Ulubione trzy kolory? Czarny, czarny i jeszcze raz czarny. Ej, nie, a tak serio? Moje ulubione trzy kolory to czarny, zielony i niebieski. Wolisz Koko czy Crasha? Wolę Crasha. A za co wolisz Crasha? Nie wiem, do Koko mam zrażenie przez The Wrath of Cortex, bo tam się fatalnie nią sterowało. Podoba ci się wygląd Koko w Crash Bandicoot 4 It's About Time? Nie jest zły, aczkolwiek mógłby być lepszy. Grałaś w tego Crasha na telefony, w sumie nie wiem, czy jest dostępny w Polsce. Jak sprawdzałem, to mi nie wyskoczyło w sklepie. Nie ma go jeszcze dostępnego. I jeszcze nie grałam. No. Top 3 gier, ale nie Crasha XD. Dobra, top 3 gierki. To rozumiem, że Kroka chyba też nie wymieniać, co nie? Nie, no, ale jakbym miała tak wymienić top 3 gierki oprócz Crasha i Kroka, to bym wymieniła Spyro 1. Wymieniłabym Jacka 3. No i... Co ja bym jeszcze mogła wymienić? Stardew Valley, bo bardzo dużo w to giercam sobie. I jest fajną gierką. Jedziesz gdzieś w tym roku na wakacje. No akurat wróciła. Akurat wróciłam z wakacji od Pomidorka, było bardzo fajnie. No i to dwa razy, i w lipcu, i w sierpniu. Tak. Jak tam życie w czasach pandemii? Powoli do przodu, jak to mawiają. Mogłoby być lepiej, bo jednak ciężko się chodzi w tych maskach. Aktualnie pracujesz czy nie? Ponoć sporo porozwalniano osób z różnych prac. Aktualnie nie pracuję, miałam mieć nową pracę, ale akurat jak chciałam zmienić pracę, wyszła ta cała pandemia i moja okazja jakby, no, się zaprzepaściła. Ulubione trzy piosenki z gier. Ulubione trzy piosenki z gier? Oj. Nie wymienię na chwilę obecną, bo trochę tego jest. Więc, no, myślę, że na tym chyba będzie koniec. Dobrze, pozdrów Michała, trzymam kciuki, żeby się tam ułożyło. No, już się ułożyło. Pozdrawiam cię, Michał. Dzięki. To by było na tyle, dziękujemy, Asia, lecimy dalej z koksem. O, Łysolników, a może go na sam koniec weźmiemy. Nie, dawaj, celebrytę. Wyjątkowo mało pytań. Dobra, tak więc przypalników. Hej, to lecimy z pytaniami. Co sądzisz o nowym Crashu Bandicoot 4 It's About Time? Czy przebije Twinsanity? Bo ja uważam, że tak. Ty już odpowiedziałeś za swoje. Ej, ja rozwinęłem bardziej jego pytanie. Bo on tutaj napisał, no oczywiście ja uważam, że tak. Michał ma 100% rację, dziękuję za uwagę. Nie musisz mi odpowiadać na pytania. Oczywiście, tak, no. Nie, ale tak szczerze. I niech ten tutaj... Przecier się ogarnie, bo ja odpowiadam na pytania, ten mi tylko czyta, więc no, ja uważam, że Crash 4
Może nawet przebić Crasha Twinsanity, ale to wszystko wyjdzie w praniu, więc zobaczymy. Jaka jest twoja ulubiona część Spyro? Dla mnie osobiście jedynka. Przepnij się! Spyro jedynka! Która część Guitar Hero najbardziej lubisz? Pewnie Clown Hero? Ała! Clown Hero to nie Guitar Hero! Jaką część Guitar Hero najbardziej lubię? Chyba Aerosmith i trójkę, tak? Tak bym je postawiła na jednym miejscu. Co najbardziej uwielbiasz jeść? Ja preferuję kiełbaski. Michał, bo przestanę odpowiadać na pytania. Dobrze, przepraszam. Proszę się uspokoić. Przepraszam. Inaczej sobie pogadamy. Przepraszam. No. Co najbardziej lubię jeść? Spaghetti. Czy planujesz kupić kiedyś PlayStation 5? Czy planuję kiedyś kupić PlayStation 5? No na pewno, bo do kolekcji trzeba się... Jakby to powiedzieć, no trzeba inwestować w kolekcję. Co sądzisz o Mario seria? Warta sprawdzenia? Myślę, że tak. No i co, tyle? Tyle. Oka. To tyle ode mnie, nie pozdrawiam serdecznie. Uśmiechnięta buźka. Jo tam, zakol. Idziemy dalej. Pal gumę leszczu. Przemo 206. Będą streamy z Dead by Daylight? Raczej nie. Raczej nie. Patryk Wychowaniec. Pamiętam, jak kiedyś czytałem Wahadłowiec. Skoro już dajesz popi po, to zatańczysz to? Odpalmy to, zobaczmy. Co to jest? O Jezus Maria. Reklamy się włączają. Jak mnie zaprosisz na Just Dance'a, to zatańczę, Patryk. No, to już masz odpowiedź, Patryk. Dziękujemy za uwagę, do następnego razu, elo. Igo po prostu, pracujecie z pasji, czy myślicie, że kiedyś będziecie zarabiać około tyle, co Zagranik lub Oren.eu? Jaka jest twoja ulubiona konsola? Więc może przejdźmy do pierwszego, bo w sumie to tak pytanie niby do ciebie, ale w sumie tak do nas bardziej skierowane. Więc... Obecnie pracujemy. Obecnie szukamy pracy, która będzie nam odpowiadać i nawet ten. Zacznijmy od tego, że filmiki na YouTubie to jest pasja. W zasadzie to ja to tam mam nałożoną monetyzację, ale ile ja z tego zarabiam? Praktycznie grosze, tak na dobrą sprawę, więc... Ale fajnie byłoby kiedyś utrzymywać się z kanału, bo jednak fajnie się utrzymać z pasji i mieć trochę lżejszą robotę niż zapierdzielać 10 godzin na robocie. No wiadomo, zawsze to jakoś tak wychodzi. Znaczy na budowie w sensie, o to mi chodzi. Jaka jest twoja ulubiona konsola? Moja ulubiona konsola to jest PlayStation 2. Okej. Teraz Superion. Co robisz w życiu? Żyjesz. Żyję. Czy będziesz grać w Crash 4? Nie. Pewnie, że tak. Ty już się tam przymknij. Ała! Nie odpowiadasz za mnie, ty tylko czytasz pytania. I czy będziesz nas informowała, kiedy będzie polepszała się sytuacja Pomidora? Jest wszystko w porządku, witam serdecznie. Tak. Czas na Drakeriosa. Jaka była twoja pierwsza gra, w jaką zagrałaś? Ale jaką zagrałam na PlayStation? Lubisz najbardziej? Jaką? Nie wiem. Pierwsza gra, w jaką zagrałam... Nie denerwuj mnie. Dobrze. Moją pierwszą grą, jaką zagrałam, to już nie pamiętam, jaka to była dokładnie, na pewno coś na Pegasusa, ale na peceta wiem, że to był na pewno Krok 1. A... Jaką PlayStation lubisz najbardziej? Dwa. No to dwójeczkę, to już wcześniej odpowiadałam. Dobrze. Zatem lecimy dalej. Lisiasty 88, ograsz kiedyś Far Cry 1? Może to w planach? Ja może nie, ale chyba ten osobnik obok mnie. Ja ogrywałem, ale w sumie mogę na nowo na trudniejszym poziomie trudności, więc hej. Soniacz, jaka jest twoja ulubiona gra, nie licząc Crasha? Krok. Dobra, to by było na tyle, lecimy dalej. Krugerek, kiedy 24H Live z Guitar Hero? Kiedyś na pewno będzie, ale to już na Twitchu, bo na YouTubie to narzucą mi za utwory. Jaka jest twoja favorite piosenka z Guitar Hero? Ojojoj, tego dużo jest. La Bamba. Jo, La Bamba z Guitar Hero 4. Nie no, ale tak serio, moją ulubioną piosenką z Guitar Hero, jeżeli masz na myśli pierwszą część, to chyba
I love rock'n'roll. Ile grasz w Guitar Hero? Ona gra od urodzenia, ona się urodziła z padem w ręku i z gitarem. Powiedziałam ci coś, nie odpowiadaj za mnie. Dobrze. Bo to niegrzecznie. Dobrze. No. Ile gram w Guitar Hero? No... Nie wiem, jakieś 5 lat. Tak naprawdę. W sensie... Pierwszy raz próbowałam coś tam grać w Guitar Hero już jakoś dawno, dawno temu, jak moja siostra grała, ale mi nie wychodziło. Dopiero potem znowu z siostrą się wciągnęłam w granie na PS3 w Guitar Hero 3 i tak mi jakoś zostało, że jednak to jest jedna z moich ulubionych muzycznych gier. Okej, okay, a teraz uwaga, trochę się oddalę. Jakiego poziomu nie nawidzisz w Guitar Hero? W Guitar Hero są jakieś poziomy? Nie wiem, no, mi się wydawało, że to gra ma poziomy jakieś tam. W sensie... Wiesz, poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to... Ekspert. Ekspert? Nie, no ja lubię grać na ekspercie, ale chodzi bardziej o to, jakiej piosenki chyba nie lubię grać na ekspercie. To wtedy... no, jest parę takich, ale to nie potrafię określić, jakie jeszcze. Guitar Hero. Nie. Guitar Hero nie. Metal Hero, jak już. Guitar Hero. Wzrok mój jest rip. Powaliło cię, już mam... Dobra, tutaj się do tego nie odnosimy. Pozdro 600 Kruger i tyle ode mnie. Error Keys. Gdzie pracujesz? Nigdzie. Ile jesteś z Michałem? 3 lata ponad. Gdzie się poznaliście? Na YouTubie. Twoje ulubione danie to? Spaghetti. A za co je lubisz? Kurde, no miały być takie fajne odpowiadanie, no przeszkodziłeś! Jaka była pierwsza gra, w którą zagrałaś i ograłaś? Nie wiem, jakaś na Pegasusa. Jaka jest twoja ulubiona konsola? PlayStation 2. Idziemy dalej. 12. Czy początki były trudne? Zależy, co masz na myśli. Pewnie chodzi o YouTube'a, znaczy YouTube... Justyna jest jeszcze troszeczkę w fazie takiej początkowej, bo trochę jednak jest na tym YouTubie, ale jednak jeżeli chodzi o filmy, to nadal się ona tego uczy, nadal się tam uczy tego montowania. Ja oczywiście jej zawsze pomagam z montowaniem czy coś. Tak więc, no myślę, że jeszcze ciężko jest się wypowiedzieć na te oto pytanie, więc lećmy dalej. Jakiego mikrofonu używasz? Novox NC1 Game. Nie wiem, czym się różni od zwykłego Novoxa, ale jest game. I jest taki fajny, ma takie fajne zielone światełko. Czy będziesz grała w nowego Crasha 4? Oczywiście, że tak. Idziemy dalej. Pierwsze pytanie od Akroniksa Daniela Kujawskiego. Juju, a jaki jest twój film na kanale był pierwszy? Mój pierwszy film na kanale? Oj, to był jakieś... W sumie? Chyba straszne lagi mojego kompa. Przemo nawet ładnie napisał. Możesz to sprawdzić, wiesz o tym. Więc no, polecamy sprawdzić. Ja już sama nie pamiętam, jak był film pierwszy. Oto dalsze pytanka. Jaki Crash według ciebie był najlepszy? Z oryginalnej trylogii myślę, że 2. A tak ogólnie z innego uniwersum, no to Twinsanity. Ale to już wcześniej mówiłam. Co sądzisz o Crashu 4? Czy myślisz, że Crash 4 będzie otwartym światem? To wszystkie pytania pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, czy to będzie do końca taki otwarty świat. Raczej to będzie taki półotwarty, jak już. No i... co? Przejmij mnie do góry, bo mi zasłoniłeś! Nie ma tu już nic. No! Czas na faficzka misiaczkowatego, dawniej zwanego jako Halloweenowy. Jak długo znasz Crasha oraz Spyro i co cię zainteresowało w tych grach? Jak znam długo Crasha i Spyro? No, praktycznie od dzieciństwa, chociaż w Spyro dopiero od niedawna gram, bo dopiero od niedawna się przekonałam. No aha, także, i tyle. To chyba tyle. Będziesz grać w kangurka KO4. Panie Krzysztofie, to nie jest kangurek KO4, halo. Kto powiedział, że to jest kangurek KO4? To tak samo jakby powiedzieć, że Rayman ten, Legends to jest kurde Rayman 6. O tak. A więc, tak poważne pytania trzeba zadać, typowy nieogar. Lubisz anime? Lubię. Jeśli tak, to jakie jest twoje ulubione? Moje ulubione anime? Sentymentu Dragon Ball, chociaż
takim moim bardziej ulubionym anime, które tam mi się jakoś bardziej spodobało, to chyba Boku no Hero Academia, więc no. Zagrasz Helltakera, taka fajna darmowa gra z polskiego studia, już tak, grała? Tak, tak, wiem, już zagrałam, już jest na kanale tutaj u Pomidora, więc jest. Słuchałaś kiedyś Nightcore? Tak. Pozdrowisz Owo? Pozdrowionka! Dobra, no to to by było na tyle, lecimy dalej. Capybar, dokończysz Raymana Redemption za Pomidora? Nie, Pomidor sam dokończy Raymana Redemption, proszę mi tutaj nie wykorzystywać kobity, dziękuję. Dlaczego Higurashi i Umineko to tak idealne gry? Nie wiem. Która pizza najlepsza? Brokułowa. Hawajska. Jo, tam, hawajska, brokułowa. Czemu wymyślenie sensownych pytań, które się nie powtarzają, nie przychodzi mi już tak łatwo jak w przeszłości? Zapytaj się samego siebie z przeszłości. Nie wiem, dlaczego zima jest lepsza niż lato? Wolę wiosnę. To by było na tyle, pozdrawiamy Capybar. Mateusz 97, zagrasz Sąsiedzi z Piekła Rodem. Już były ogrywane Sąsiedzi z Piekła Rodem na moim kanale, natomiast na kanale Justyny nie były. I teraz pytanie, czy Justyna będzie chciała ograć. Zobaczymy. To tyle, pozdrawiam. Juju, nagrasz Helltakera? Już jest nagrany! Kiedy live? Kiedy live? Nie wiem. Idziemy dalej. Okej. Okay. Jakie podzespoły PC posiadasz? Kanał XD. Jakie podzespoły posiadam? To... dosyć słabe, no. Jakaś tam i trójeczka szóstej generacji. Karta graficzna GT 730. No i no co ja mogę? Mam 8 giga RAM, to chyba jest najlepsze, co mam w kompie. Okej, okay, to czas na Jordiego 497. Dobra, czas na moje pytanka. Czy będziesz kontynuować LP Pomidora? Nie. Już są wszystkie skończone praktycznie, poza Raymanem Redemption. Czy będą live na przykład z CTR-a? To już zależy od Justyny. Na pewno będą. Schabowe czy mielone? Schabowe. Zdecydowanie schabowe. Czy będzie Insane Trilogy? Będzie, kiedyś będzie na pewno. Okej, okay, to lecimy dalej, pozdrawiamy Jordi. Piotr, dlaczego nazwa Julu? Juju. Kto ma taką nazwę Julu? Nie wiem. Bo ja nie wiem. Nie wiem, nie znam Julu. Też nie znam Julu, a Juju się wzięło stąd z dwóch pierwszych liter imienia i nazwiska. I nie, ja to wymyśliłam zanim ktokolwiek oglądał Jojo! No. Więc dobrze. Nie przypierdzielać się, że zgapiłam od Jojo, bo ja to wymyślałam już dawno. No. Czy nagrasz Sonic CD? Ja pewnie nagram odświeżoną wersję, Justyna nie. Chyba. Nie wiem. Będziesz grać w Crash 4? Tak, będzie grała w Crash 4. I czy będziesz grać w nowe Wormsy? Chyba jakie tak. Wormsy? Nie wiem, miałem chyba... Nie słyszałam jeszcze o Wormsach, abym sobie zagrała. No ja też nie wiem o co chodzi z nowymi Wormsami, bo nic nie widziałem. No. To tyle i go po prostu pozdrawiamy. Marcelo Gaming, czy będziesz nagrywać Fortnite? Przejdźmy dalej. Co u Pomidora? Co tam u ciebie? Chyba wszystko dobrze. Okej. Okay. Elo. Dominik Małyszek, ile masz lat? Kobiet się nie pyta o wiek, ale mogę ci powiedzieć, że mam 20 coś lat. Nie powiem dokładnie ile. 29. Jo, 29. No i to by było na tyle. Wszystkie pytanka odpowiedziane. No kurde, szybko przyszło, łatwo poszło. Tak. W 29 minut uporaliśmy się ze 37 komentarzami. Jak ty to skomentujesz? Spoko, 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 spoko. No to pozdro 600 w takim razie. Także dziękuję wszystkim za zadane, pytanka. Nie wiem, kiedy jeszcze będzie takie fajne jakieś Q&A, może na mój kanał zrobię, nie wiem. Zobaczymy, ale... Ty weź lepiej kroka nagraj. Nie wcinaj mi się jak gadam, bo cię znowu pierdzielnę w brzuch. Więc no. I przez niego zgubiłam wątek, ale no cóż, chyba będę się już żegnać. Także do zobaczenia. Pa!